Wiele osób wierzy, że sztuczna inteligencja to coś, co radykalnie odmieni oblicze naszego świata. Istnieją tacy, którzy uważają, że sztuczna inteligencja to rewolucja na miarę wynalezienia komputerów, internetu, a nawet pisma. Kiedy jednak to wszystko się zaczęło? I jak doszło do tego, że dziś sztuczna inteligencja zachwyca nas możliwością prowadzenia konwersacji z czatem czy fotorealistycznymi obrazami tworzonymi na życzenie? Wszystko to zaczęło się jakieś 3000 lat temu od naszego ludzkiego marzenia. To właśnie wtedy powstał mit o Talosie. W mitologii greckiej odnajdujemy postać istoty, która nie była człowiekiem, nie była też Bogiem, tylko była robotem stworzonym na ludzkie podobieństwo, automatą wykutym z brązu. Talos 3 razy dziennie przemierzał wyspę Kretę, wypatrując na horyzoncie wrogich okrętów. W razie wykrycia przeciwnika miał ciskać w niego wielkimi głazami i kamieniami. Zauważmy, że tego typu działanie wymagało analizowania danych pochodzących z zewnątrz. Zwróćmy uwagę, że Talos musiał przypatrywać się temu, co tam właśnie na tym morzu tak naprawdę widać i oceniać, czy jest to kłoda, może fala, może statek, a jeśli statek, to oceniać, czy swój, czy obcy, czy wrogi i podejmować decyzję o ataku. Dziś powiedzielibyśmy, że jest to maszyna autonomiczna, maszyna działająca w oparciu o sztuczną inteligencję, chociaż wtedy nikt jeszcze nie posługiwał się tym pojęciem. Wzmianki na temat podobnych mechanizmów znajdujemy również w III wieku naszej ery w Chinach, gdzie tworzono koncepcję syntetycznego wojownika, który miał nawet replikę ludzkich organów, oraz w pracach Leonarda da Vinci z roku 1595, a więc już z okresu renesansu. Jak więc widzisz, marzenie o tym, żeby istniały maszyny, które nie tylko wykonują za nas proste, powtarzalne czynności, ale wnioskują, myślą, leży w nas tak naprawdę od zarania dziejów. Zanim jednak mogliśmy to marzenie spełnić, musiało dojść do rozwoju technologicznego. I tutaj chciałbym wymienić kilka interesujących punktów na osi czasu. Przede wszystkim rok 43. Rok szalenie ważny, ponieważ w tym roku zaprezentowano komputer ENIAC na Uniwersytecie Pensylwanii w Stanach Zjednoczonych, który jest uznawany za pierwszy komputer działający w oparciu o sygnały elektryczne, a więc taki, z jakich korzystamy dzisiaj. Oczywiście ten komputer nie był jeszcze przejawem sztucznej inteligencji, on działał w sposób algorytmiczny, czyli taki, gdzie my wprost mówimy: wykonaj kroki A, B, C, D w określonej kolejności i komputer postępował dokładnie, ściśle według naszych wytycznych. Lata 40. i 50. XX wieku to również rozwój matematyki i logiki. W szczególności chciałbym zwrócić Twoją uwagę na postać Alana Turinga, genialnego brytyjskiego matematyka. Alan Turing sformułował koncepcję testu polegającego na tym, że sędzia, człowiek, rozmawia z maszyną i z drugim człowiekiem, nie widząc swoich rozmówców. W sytuacji, kiedy człowiek nie będzie w stanie powiedzieć, czy w danym momencie rozmawia z maszyną, czy też z innym człowiekiem, oznacza to, że maszyna zdała test. Alan Turing przewidywał, że tego typu maszyny będą pojawiać się około roku 2000 i jak widać nie pomylił się w tych oszacowaniach aż tak bardzo. W roku 56 McCarthy po raz pierwszy użył sformułowania sztuczna inteligencja. O sztucznej inteligencji mówimy wtedy, kiedy maszyny, twory sztuczne, próbują naśladować istoty żywe w przetwarzaniu danych i wnioskowaniu. Cały ten ogromny wór pojęciowy sztuczna inteligencja ma pewien węższy podbiór, uczenie maszynowe. W ramach uczenia maszynowego maszyny na podstawie zazwyczaj serii danych pochodzących z zewnątrz uczą się, jak należy
z tymi danymi postępować i jak należy wnioskować, żeby realizować swoje określone zadania. A więc Talos musiał ileś razy zobaczyć statek swój i statek wrogi, po to, żeby nauczyć się odróżniać wrogów od przyjaciół. Można powiedzieć, że jest to proces, który w dużym stopniu naśladuje to, co dzieje się z nami, ludźmi, kiedy się uczymy. To, co tak naprawdę dzisiaj zawładnęło naszymi umysłami, naszą wyobraźnią, to uczenie oparte o sieci neuronowe. I jest to chyba najciekawszy przykład nurtu sztucznej inteligencji, ten, gdzie znajdujemy na co dzień bardzo dużo praktycznych aplikacji. Tak zwane uczenie głębokie polega na uczeniu w oparciu o wielowarstwowe sieci neuronowe. Ale co to jest sieć neuronowa? Jak działa taki neuron? No cóż, punktem wyjścia może być budowa naszego ludzkiego mózgu. Mamy około 100 miliardów komórek nerwowych i w bardzo dużym uproszczeniu komórka nerwowa składa się z dendrytów tego ciała komórki, w którym znajduje się jądro oraz akson. I sygnały przychodzą poprzez te dendryty do komórki nerwowej. Następuje jakiś rodzaj logiki, który decyduje o tym, czy pobudzenie powinno zostać wysłane dalej przy pomocy aksonu, którym to komórka będzie łączyć się z następnymi komórkami. I taki właśnie model neuronu został formalnie zaproponowany przez McCulloch'a i Pitts'a w latach 40. XX wieku. Z matematycznego punktu widzenia nie jest to zbyt skomplikowany model. Oto pobudzenia są po prostu pewnymi liczbami, które my do tego neuronu wrzucamy. Każde takie pobudzenie ma określoną wagę. I neuron w pierwszej fazie swojego działania musi po prostu wysumować z użyciem tych wag wszystkie przychodzące pobudzenia. W drugim kroku, w dużym uproszczeniu rzecz biorąc, neuron po prostu wrzuca otrzymaną sumę w pewną funkcję, zwaną funkcją aktywacji. Jest to na przykład tangens hiperboliczny, funkcja logistyczna, bądź jakakolwiek inna funkcja, która będzie zamieniać liczby z dosyć szerokiego zakresu wejściowego, zazwyczaj na liczby od 0 do 1, po prostu 0 bądź 1, albo liczby od minus 1 do 1, najczęściej na jakiś węższy zakres liczbowy. Nie jest to jednak tak bardzo ważne. Kluczowym jest to, żeby zrozumieć, że działanie i wynik działania tego neuronu w bardzo dużym stopniu zależy od wag, które dobierzemy na początku. Neurony zestawia się w sieci, bo pojedynczy neuron umie stosunkowo niewiele. I teraz te sieci, one potrafią już znacznie lepiej przekształcać informacje. Niektóre proste organizmy mają zaledwie kilkaset neuronów w swoich sieciach, biologicznych sieciach. Wyobraźmy sobie sytuację, w której mamy prosty obrazek 8x8 pikseli. Widzisz teraz na slajdzie plus i minus, krzyżyk i kreskę. Mimo że nie są one doskonałe, jako człowiek z całą pewnością bez problemu odróżnisz, w którym miejscu widać krzyżyk, a w którym kreskę. Jednak dla komputera nie jest to zadanie proste, ponieważ nie wszystkie piksele są tutaj zakreślone w sposób idealny. Gdybyśmy chcieli zbudować sieć neuronową analizującą tego rodzaju obraz, potrzebowalibyśmy 8 razy 8, czyli 64 sygnałów na wejściu. Każdy z nich reprezentowałby to, czy dany piksel jest zapalony, czy zgaszony, czy może ma jakiś stan pośredni, na przykład 0,3 albo 0,5. I w związku z tym pierwsza warstwa naszej sieci neuronowej musiałaby mieć 64 wejścia, 64 neurony wejściowe, które by mogły przekazywać tą informację o danej siatce pikseli. Na samym końcu natomiast potrzebowalibyśmy dwóch neuronów wyjściowych. Jeden mówiłby o tym, że to, co mamy na wyjściu, jest plusem, a drugi, że minusem, krzyżykiem i kreską. Po drodze potrzebowalibyśmy kilku pośrednich warstw. Ważne, żeby rozumieć, że każdy neuron jest połączony ze wszystkimi neuronami warstwy następnej. I na każdym z tych połączeń, a widzisz tutaj gęstą siatkę połączeń,
na każdym z tych połączeń są pewne wagi, które mówią o tym, jak należy traktować tutaj pobudzenia tych neuronów. No i teraz, trenowanie takiej sieci neuronowej polega na pokazywaniu tej sieci bardzo dużej liczby obrazów zawierających plusy i minusy. W ten sposób, żeby mogła ona dobrać taki zestaw parametrów, a w tej sieci, którą widzisz, jest około 500 parametrów. Żeby mogła dobrać te 500 parametrów tak, żeby na koniec trafnie rozpoznawać plusy i minusy i radzić sobie w ten sposób również, już na dobrze dobranych parametrach, z takimi obrazami, których nie widziała nigdy wcześniej, ale dzięki tym parametrom będzie w stanie powiedzieć, czy jest to plus, czy minus. Ten właśnie proces nazywa się uczeniem albo trenowaniem sieci neuronowej. I jest on poniekąd zbliżony do tego, co dzieje się z nami, ludźmi. My też musimy ileś razy zobaczyć daną literę czy cyfrę, aby jako dzieci nauczyć się liter czy cyfr. Więc ten mechanizm jest prostą analogią do tego, co dzieje się w naszej głowie. Teraz, żebyś mogła bądź mógł lepiej zrozumieć złożoność ogromnych systemów, z którymi spotykamy się dzisiaj, to przypatrz się dobrze ekranowi urządzenia, na którym oglądasz ten materiał. Przypatrz się dokładnie, mniej więcej z odległości 20 cm. Jest pewna szansa, że zobaczysz nawet pojedyncze piksele na tym ekranie, pojedyncze najmniejsze cząstki obrazu. Wyobraź sobie teraz, że cała ta sieć neuronowa, którą pokazałem Ci przed chwilą, złożona z około 500 parametrów, jest reprezentowana zaledwie jednym takim pikselem. Gdybyś miał bądź miała wyświetlacz wielkości Stadionu Narodowego w Warszawie, to jest obiektu o powierzchni ponad 200 000 m2, i gdyby cała ta powierzchnia była jednym wielkim ekranem pokrytym pikselami, to wciąż nie byłoby tych pikseli wystarczająco dużo, żeby oddać złożoność współczesnych sieci neuronowych, tych, którymi zachwycamy się teraz, bawiąc się czatem GPT chociażby. Także moce obliczeniowe potrzebne do przechowywania tych wszystkich parametrów i do trenowania tych sieci są gigantyczne. Więc dlaczego w tej chwili fascynujemy się tak bardzo sieciami neuronowymi? Bo marzyliśmy od zawsze, ale możemy dopiero od niedawna. To doprowadza nas do świata, w którym na porządku dziennym, można powiedzieć z miesiąca na miesiąc, powstają nowe rozwiązania z obszaru sztucznej inteligencji i jednym z ciekawych kryteriów, które pozwala je podzielić, jest między innymi to, jakimi mediami się zajmują. Są więc rozwiązania kategorii text-to-text, czyli na przykład systemy tłumaczeniowe, takie, które zamieniają jeden tekst na inny. Text to video, czyli zamieniające tekst na wideo, text to audio, czyli zamieniające tekst na dźwięki, na wypowiedzi albo po prostu na muzyczne utwory. Ale są też oczywiście rozwiązania, które zajmują się w drugą stronę, na przykład przekształcaniem obrazów na teksty, czyli takie, które interpretują to, co znajduje się na danym obrazie, tak? Przykładowo ta sieć z kółkiem rozwiązania klasy Image to Text jest właśnie opisana sieć klasyfikująca, czy coś jest plusem, czy minusem. Przy czym oczywiście tutaj musielibyśmy podejść dużo bardziej kompleksowo, żeby móc rozpoznać praktycznie dowolne obiekty z naszej codzienności i móc nazywać to, co na zdjęciach się znajduje. Sieci neuronowe to ogromna szansa dla ludzkości. Mają zastosowanie w bardzo wielu obszarach, już teraz. Kiedy trzaskasz sobie selfie jednym ze współczesnych modeli telefonów, to możesz mieć pewność, że pod spodem są aplikacje, które wykorzystują sztuczną inteligencję po to, żeby zdjęcia po prostu wyglądało lepiej, na przykład żeby rozmyć tło albo poprawić tony skóry. Inny przykład, nieco bardziej poważny, to medycyna. Oto sztuczna inteligencja potrafi kapitalnie wykrywać na przykład zaburzenia rytmu serca w zapisie EKG albo oceniać obrazy radiologiczne. Inny przykład, obronność. Oto sztuczna inteligencja jest w stanie na podstawie zdjęć satelitarnych bardzo trafnie identyfikować miejsca, w których skupiają się wrogie jednostki. To oczywiście również liczne zagrożenia związane z przekształceniem
rynku pracy, ponieważ niektóre zawody mogą być mniej potrzebne niż do tej pory. Ale sztuczna inteligencja to również większa efektywność działań biznesowych. I właśnie na tych działaniach biznesowych w odniesieniu do e-commerce skupimy się w dalszej części tego materiału. Dość już jednak tej teorii, porozmawiajmy o praktyce, ponieważ wiedza najlepiej wchodzi na żywych przykładach. A jeśli mowa o żywych przykładach, to wymyśliłem, że moglibyśmy sobie założyć sklep z żywym towarem, czyli z żółwiami. Jak mógłby wyglądać taki sklep z żółwiami? Na początku trzeba wpaść na pomysł, jak taki sklep mógłby się nazywać. I słuchajcie, to w ogóle nie jest proste zadanie. A to dlatego, że domeny w Polsce są już dosyć nasycone, jeśli chodzi o atrakcyjne nazwy domenowe. Przeanalizowaliśmy prawie 1 800 000 nazw domenowych i policzyliśmy dokładnie, z ilu liter się one składają. Okazuje się, że taka modalna, najczęściej występująca wartość to 10 liter, czyli dobrze by było, gdyby nasza nazwa była krótka, nie przekraczała tych 10 liter. Po drugie, powinna mówić o tym, czym się chcemy zajmować, powinna być powiązana tematycznie z sklepem zoologicznym z gadami, łatwa do zapamiętania, przyjemna, no i przede wszystkim możliwa do zarejestrowania, czyli po prostu wolna. I ponieważ nie jest to proste, żeby znaleźć od razu taką dobrą nazwę domenową, to proponuję skorzystać z kreatora nazw domenowych, gdzie wystarczy napisać, że twój planowany biznes to uruchomienie sklepu zoologicznego z gadami. Nasz kreator domen, który znajdziesz na cyberfolks.pl w sekcji domeny, podpowiada, że wolne nazwy to Gadanarium, Minitera czy Zooglaze. Klikamy więc z Gadanarium, okazuje się, że domena jest wolna i od razu możemy dodać ją do koszyka. No dobrze, a w takim razie do kogo powinniśmy targetować ofertę takiego sklepu zoologicznego? Zapytałem, jakie mogłyby być grupy docelowe dla osób pragnących założyć sklep z żółwiami i okazało się, że czat zaproponował miłośników zwierząt, hodowców, szkoły i przedszkola, bardzo ciekawy target, rozpoczynających przygodę z żółwiami oraz zainteresowanych naturalnymi terapiami. No, trudno mi powiedzieć, jakie mogłyby to być naturalne terapie, ale z całą pewnością nie są to propozycje absurdalne czy pozbawione sensu. Mnie się podobają te szkoły i przedszkola, ponieważ w przedszkolu mojego syna dzieci mają dużo kontaktu ze zwierzętami. Przykładowo jeżdżą na wycieczki na rancho, odwiedzają ich alpaki albo przychodzi pani z gigantycznymi ślimakami. Także te dzieci mają możliwość poznania wielu różnych zwierząt i wydaje mi się z tego punktu widzenia, że mógłby to być to potencjalnie jakiś interesujący rynek. A jak miałby wyglądać już ten sklep, skoro mniej więcej mamy wyobrażenie, kto miałby w nim kupować, wiemy, jaką ma mieć nazwę, to czy sztuczna inteligencja może nam pomóc w takim graficznym zaprojektowaniu tego sklepu? I tutaj z pomocą przychodzą nam generatywne systemy AI z klasy Text to Image. Generatywne, czyli te tworzące treści, gdzie na podstawie wejściowej informacji tekstowej tworzony jest jakiś obraz. Poprosiłem, korzystając z serwisu Midjourney, o zaprojektowanie, jak mógłby wyglądać taki układ strony internetowej sklepu z żółwiami i okazuje się, popatrzcie, że można uzyskać zupełnie ciekawe inspiracje. Taki sklep momentalnie udało nam się wdrożyć w oparciu o Stores, czyli SaaS-ową platformę e-commerce'ową, którą znajdziecie również na cyberfolks.pl i bardzo szybko można tego typu sklep mieć gotowy. Jeżeli wolisz natomiast oprogramowanie open source, to przygotowaliśmy również sobie taki sklep w oparciu o WooCommerce i w obu wypadkach był to proces bardzo łatwy, szybki i przyjemny. Także brakujące zdjęcia i ilustracje bardzo szybko wygenerowaliśmy przy użyciu sztucznej inteligencji. Na jakie frazy warto przygotować SEO sklepu zoologicznego z żółwiami i terrariami? Okazuje się, że ChatGPT
bardzo chętnie zaproponował sensowny podział fraz. Tak na przykład na gatunki żółwi, jak żółw domowy, grecki, egipski, stepowy itd., na terraria, pokarm, wyposażenie czy inne elementy, jak na przykład książki na temat hodowli żółwi. Powiedziałbym tak, so far, so good. Tutaj test Turinga zdany, dlatego że te propozycje są naprawdę całkiem sensowne. Następnie poprosiłem ChatGPT o przygotowanie opisu produktowego dla terrarium, no bo umówmy się, każdy sklep potrzebuje jakoś opisywać swoje produkty. Podałem kilka cech tego produktu oraz wskazałem, które frazy kluczowe powinny znaleźć się w opisie. W tym wypadku była to fraza terrarium dla żółwia. No i spójrz, mamy tutaj całkiem niezły opis na terrarium. Jak dla mnie, ponownie, test Turinga zdany. Otóż terrarium zostało tutaj opisane z użyciem języka korzyści. I to jest bardzo interesujące, ponieważ ja wprost nie prosiłem o ten język korzyści, natomiast prosiłem o to, żeby czat zachowywał się tak, jakby przygotowywał opis dla sklepu internetowego. Jest tutaj mowa o tym, że pokrywa zabezpieczy przed ucieczką, pozwoli na kontrolowanie wilgotności i temperatury, zapewnia bezpieczeństwo Twojego zwierzęcia, możesz łatwo przenieść z miejsca na miejsce itd., itd. Czyli zwróćmy uwagę, że czat przygotował marketingowo całkiem interesujący opis na takim samym poziomie, na jakim przygotowaliby to ludzcy, może nie najwyższych lotów, ale tacy początkujący copywriterzy, myślę, że przygotowywaliby tekst na bardzo podobnym poziomie. Poprosiłem też o przygotowanie listy fraz związanych z żółwiem domowym, uwzględnieniem różnych intencji wyszukiwania w tabeli, aby łatwo je było przenieść do Excela i okazuje się, że hyc, hyc, hop, hop, sztuczna inteligencja bardzo szybko zaproponowała listę fraz. Szczególnie zaciekawiła mnie fraza, jak opiekować się żółwiem domowym. Zaciekawiła mnie tak, że poprosiłem o konspekt wpisu blogowego na temat opieki nad żółwiem z uwzględnieniem frazy, jak opiekować się żółwiem domowym. No i udało mi się bardzo szybko, w czasie zaledwie kilku minut, mieć gotowy wpis blogowy pod tytułem jak opiekować się żółwiem domowym. No bo umówmy się, kiedy prowadzisz sklep zoologiczny, to dobrze jest sprawić wrażenie, że znasz się na asortymencie, który oferujesz. Więc ten wpis był całkiem niezły. Wymagał oczywiście paru minut jeszcze czasu po to, żeby doszlifować go, ale łącznie po około 10 minutach uzyskałem już taki wpis, który zapalił w popularnym pluginie SEO Yoast lampki SEO i czytelność na zielono, spełniając absolutnie większość postulatów dobrego wpisu blogowego, dobrej strony internetowej. Koleżanka z działu badań, która się temu przyglądała, użyła słowa, że jest to po prostu przerażające. A co z interakcjami społecznymi? No jakoś by trzeba było zachęcić ludzi, żeby weszli na ten wpis blogowy, więc poprosiłem o napisanie postu do mediów społecznościowych zachęcającego do przeczytania tego wpisu i uzyskałem tego rodzaju post. Bardzo szybko, jak widać, ma on emoji i ma on też hashtagi, więc wygląda on moim zdaniem bardzo interesująco. Możesz oczywiście w tym momencie uważać, no dobra, ale to jest taki sztuczny post, to nie było napisane przez człowieka. Jaka jest szansa, że realny człowiek zwróci na niego uwagę, że realny człowiek kliknie, że zainteresuje się tego rodzaju postem? W lutym 2023 roku uruchamialiśmy markę CyberFolks w Rumunii i napisałem tutaj posta na media społecznościowe takie jak LinkedIn i Facebook, opisujące proces wdrożenia tej marki, posta z podziękowaniem dla zaangażowanej w to ekipy. I tego posta polajkowało prawie 80 osób, miał on 4000 wyświetleń, 10 komentarzy, 4 reposty. No, wydaje się, że całkiem sporo interakcji, tylko tyle, że to nie ja go napisałem. W większości napisała go sztuczna inteligencja. Być może zmieniłem tu około 10-15% zawartości tego posta. Jak zatem widać, dobrze skierowane zapytanie jest w stanie generować nam treści, na które będą reagować prawdziwi, żywi ludzie. Kolejny rodzaj treści, które często spotykamy w sklepie internetowym, to opinie produktowe, opinie o sklepie.
Okazuje się, że przy użyciu sztucznej inteligencji generowanie takich opinii jest dziecinnie łatwe. Poprosiłem zadowoloną wirtualną klientkę o napisanie tego rodzaju opinii i proszę. Tu mamy opinię nieistniejącej Marty na temat wirtualnej transakcji, która miała miejsce w nieistniejącym sklepie. Ale brzmi tak, że wiele osób mogłoby sądzić, że Marta naprawdę kupiła od nas terrarium dla żółwia. I tutaj niestety test Turinga jest znowu zdany. Mówię niestety, ponieważ oznacza to bardzo duże zagrożenie i potencjalnie łatwiejszą pracę dla nieuczciwych firm handlujących fikcyjnymi opiniami, zarówno negatywnymi, jak i pozytywnymi. Jeżeli natomiast należysz do uczciwych właścicieli sklepów internetowych, to tego typu technika może pomóc Ci w zachęcaniu klientów do tego, żeby wyrażali oni bardziej pełne i wyczerpujące opinie, lepsze niż tylko wszystko ok, polecam. No dobra, ale czasem dzieje się tak, że nie wszystko idzie po naszej myśli. Czasami dochodzi na przykład do uszkodzenia w transporcie. Więc wyobraź sobie taką sytuację, że sprzedajesz terrarium i pękła w nim szybka. Klient zgłosił reklamację. Poprosiłem czat o to, aby przygotował odpowiedź na taką reklamację. I to, co otrzymałem, no można powiedzieć, zwaliło mnie z nóg, ponieważ test Turinga został zdany i to z wyróżnieniem. Naprawdę jako klient sklepu chciałbym otrzymywać tego typu odpowiedzi na swoje reklamacje. Oto mamy takie sformułowania jak bardzo nam przykro, przepraszamy za niedogodności, dbamy o bezpieczną dostawę, no czasami niestety w transporcie mogą wystąpić nieprzewidziane okoliczności, rozumiemy, że sytuacja może być dla Pana niekomfortowa, prosimy o przesłanie do nas zdjęć uszkodzenia wraz z numerem zamówienia, niezwłocznie prześlemy Panu nową szybę lub zaoferujemy inną formę rozwiązania problemu. Jeszcze raz przepraszamy za zaistniałą sytuację. Naprawdę creepy. Moim zdaniem w tego typu odpowiedziach czat sprawdza się po prostu genialnie. Jeżeli zależy Ci na tym, żeby wprowadzać tego typu technologię do swojej obsługi klienta i nie chciałbyś niczego wdrażać technicznie, to możesz sobie po prostu przygotować repozytorium takich odpowiedzi gdzieś na boku, co już znacznie przyspieszy Twoją pracę. Natomiast jeżeli chcesz ją zautomatyzować w większym stopniu, polecam Ci zainteresowanie się narzędziami typu user.com. Tego typu narzędzie to jest bardzo duże rozwiązanie klasy Marketing Automation, czyli automatyzujące marketing w Twojej firmie. Między innymi zawiera ono bardzo ciekawy komponent czatowy, od niedawna wspierany technologią AI. W oparciu zarówno o API OpenAI, jak i własne rozwiązania user.com potrafi ono analizować, na czym polegała wcześniejsza komunikacja z klientem, wcześniejsza konwersacja z klientem oraz sugerować właściwe podpowiedzi, dzięki czemu agenci są w stanie dużo szybciej obsługiwać klientów. Żeby jednak w pełni doceniać zalety tworzenia treści, wszelkiego rodzaju treści tekstowych pod sklep internetowy, żeby było to tak naprawdę doświadczenie gładkie, jak płynięcie łódką po spokojnej tafli jeziora, to dobrze jest pamiętać o tym, że sztuczna inteligencja odpowie Ci tylko tak dobrze i tak precyzyjnie, jak Ty sformułujesz pytanie. Dlatego formując tak zwane prompty, czyli zapytania do sztucznej inteligencji, warto pamiętać o tym, żeby były one bardzo konkretne. Dobrym pomysłem jest pamiętanie o takich elementach jak kto, czyli w czyim imieniu ma dany tekst zostać przygotowany. Możesz poprosić ChatGPT, żeby zachowywał się jak na przykład właściciel sklepu internetowego. Do kogo, czyli kto jest odbiorcą danego komunikatu, gdzie ten komunikat będzie przekazywany, czyli czy to będzie w mailu, na blogu, w rozmowie, jak ma to wyglądać. Ile tekstu tak naprawdę oczekujesz? Obecne technologie to one potrafią wygenerować do mniej więcej 8000 słów, natomiast w chwili, kiedy przygotowuję to nagranie, właśnie wchodzi na arenę czat, a w zasadzie, przepraszam, model GPT-4, który
teoretycznie umożliwia generowanie do 25 tysięcy słów. Dobrze jest wskazać też w prompcie, co w sensie rodzaju tekstu, którego oczekujesz, czy jest to na przykład wpis blogowy, czy jest to odpowiedź na reklamację, tak? I jakby co merytorycznie ta odpowiedź ma zawierać, czy jest to odpowiedź pozytywna, czy negatywna i tak dalej. Oraz jak, w sensie w jaki sposób ma odpowiedź ci być dostarczona, czy ma to być w formie akapitów, czy ma to być w formie pewnego rodzaju wymienianki, czy ma to być w formie tabeli. Dzisiaj możesz poprosić czat GPT na przykład o to, żeby sformułował odpowiedź w postaci tabeli, która będzie zawierać trzy kolumny. W pierwszej kolumnie ma być to, w drugiej to, a w trzeciej coś innego. Także te możliwości dzisiaj są bardzo, bardzo duże. Warto jednak pamiętać, że w e-commerce chodzi nie tylko o teksty, ale również o obrazy. Na slajdzie widzisz mój prywatny zegarek. Po lewej stronie to zdjęcie zegarka, które zrobiłem wkrótce po jego zakupieniu w firmowym pudełku. Natomiast w zegarku tym nigdy nie byłem na plaży, a zdjęcie po prawej ewidentnie to sugeruje. W tym wypadku skorzystałem z systemu DALI, prosząc o dopisanie w tle, dorysowanie, przepraszam, w zasadzie w tle niebieskiego oceanu i słonecznej plaży. Kolejna technologia, którą być może zainteresujesz się prowadząc sklep internetowy, to NVIDIA Broadcast. Wymaga ona obecności w Twoim komputerze współczesnej karty marki NVIDIA i umożliwia filtrowanie dźwięków oraz dopasowywanie tła, na przykład takie blurowanie tła, kluczowanie postaci z tła i tak dalej, ale chyba najbardziej interesującą funkcją jest śledzenie ruchu gałek ocznych. W czasie rzeczywistym tego typu oprogramowanie monitoruje zachowanie Twoich gałek ocznych i zmienia klatka po klatce obraz w ten sposób, żeby wydawało się, że cały czas patrzysz w sam środek obiektywu, nawet kiedy dzieje się inaczej. Jest to moim zdaniem bardzo ciekawe rozwiązanie dla osób nieśmiałych, które przeraża fakt, że miałyby mówić wprost do obiektywu, albo świetne rozwiązanie wtedy, kiedy na przykład tuż obok kamery masz wypisany skrypt i jakieś podpowiedzi na temat tego, o czym masz mówić, no to w takim wypadku możesz sobie to śmiało czytać, a w kamerze będzie wyglądało, jakbyś mówiła bądź mówił z pamięci. Zdaję sobie sprawę z tego, że mogą być osoby, które nawet mimo takiej pomocy nie chcą wystąpić przed kamerą osobiście, choćby po to, żeby przygotować jakieś wideo na temat swojego produktu. W takim wypadku możesz skorzystać z wirtualnych aktorów. Pani, którą widzisz na slajdzie, mówi w kilkudziesięciu językach, gestykuluje, uśmiecha się, tylko po prostu nie istnieje. Możesz więc wykupić wideo polegające na tym, że dostarczasz skrypt, dostarczasz tekst, a wirtualni aktorzy przedstawią je w Twoim imieniu. Moim zdaniem ta technologia, jak na dzisiaj, nie do końca jeszcze przechodzi test Turinga. W moim przekonaniu zachowanie tych postaci wciąż jednak zdradza to, że nie są to prawdziwi aktorzy. Brakuje tutaj tej ekspresji i tych emocji, które mamy my, żywi ludzie, kiedy chcemy coś powiedzieć w sposób dobitny i kiedy naprawdę ekscytujemy się tematem, na który w danej chwili przemawiamy. Kolejny element to na przykład technologie wspomagające pracę grafików i one mogą się przydać w sklepie internetowym. Tutaj mamy przykład oprogramowania Adobe Lightroom, dzięki któremu jednym kliknięciem możemy zaznaczać na przykład twarz modela albo tło, albo nie wiem, żółtą bluzę. Ja w tym wypadku zaznaczałem na przykład żółtą bluzę albo twarz, żeby dopasować sobie tutaj bardzo szybko odpowiednie poziomy i to pozwalało mi momentalnie obrobić bardzo dużą ilość zdjęć. Wspominałem o tym, że niedawno wchodziliśmy na rynek rumuński i tam mieliśmy do skoordynowania proces polegający na przygotowaniu zdjęć w trzech różnych lokalizacjach. Te zdjęcia były wykonywane przez trzech różnych fotografów w oparciu o trzy różne zestawy sprzętowe i sportretowano tam około 50 osób. Chcieliśmy zapewnić maksymalną spójność tych wyników i właśnie dzięki sztucznej inteligencji obróbka tych zdjęć i ich uwspólnienie do takiej jednej linii stylistycznej było o wiele
łatwiejsze. Także mimo tego, że sesja odbywała się 1500 km od miejsca, w którym ja byłem, a osobiście tą sesję nadzorowałem, no to te efekty pozwoliły nam na sprawne wdrożenie zdjęć na stronie. Czy zatem historia Talosa to same sukcesy? Czy sztuczna inteligencja to naprawdę samo dobro? Talos w micie greckim zostaje pokonany. Pokonuje go nasza własna ludzka słabość, pragnienie życia wiecznego. I ponieważ Talos był istotą stworzoną na podobieństwo człowieka, to również pewne ludzkie słabości zostały w niego wkomponowane. I tak samo sztuczna inteligencja jest stworzona w znacznym stopniu na podobieństwo człowieka. Więc to, co jest słabe w nas ludziach, będzie słabe również sztucznej inteligencji. Co więcej, możemy uczyć w sposób nieświadomy bądź świadomy sztuczną inteligencję po prostu niewłaściwymi danymi i uzyskiwać wówczas niewłaściwe rezultaty. Jeżeli na przykład wyobrażasz sobie, że lista słów kluczowych, którą pokazywałem Ci kilkanaście minut temu, umożliwia od razu wystartowanie z kampanią, to wiedz, że wpisałem ją w planer słów kluczowych Google i okazało się, że jakiekolwiek dane o miesięcznej liczbie wyszukiwań były dostępne zaledwie dla 3 słów kluczowych. Poprosiłem sztuczną inteligencję, żeby rozwiązała takie astronomicznie trudne zadanie, skąd pozyskać ruch do sklepu, jeśli chodzi o referale. Jakie inne partnerskie serwisy mogłyby nam pomóc w pozyskaniu linkowania do nas? Zaproponowała Złote Myśli, akwarystyka.org, Zoohurt, Zoofast i blog zwierzaki.pl. No, weźmy sobie opis tego bloga. Blog zwierzaki.pl, polski blog dla miłośników zwierząt, w tym hodowli żółwi i gadów. Może być to doskonałe miejsce do umieszczania linków prowadzących do gadanarium i przyciągania nowych klientów zainteresowanych takimi produktami. Tyle tylko, że kiedy wysłaliśmy ekspedycję ubraną w żółte kombinezony, która miała zbadać dokładnie, idąc przez ciemny las, jak wyglądają te konkretne strony, to ekspedycja wróciła bardzo szybko, bo okazało się, że z 5 zaproponowanych domen 3 nie istnieją, a 2 są wystawione na sprzedaż w serwisach handlujących domenami. Czyli tak naprawdę nie ma tam żadnych wartościowych serwisów, mimo tego, że sztuczna inteligencja była święcie przekonana, że są to bardzo sensowne rozwiązania dla nas. Wynika to z tego, że jest to po prostu model językowy, który stara się dobierać słowa w kolejności, która po prostu będzie wyglądać naturalnie. Nie ma on dogłębnego rozumienia tego, co dzieje się pod spodem. To nie jest model matematyczny, to nie jest model fizyczny czy biznesowy. To jest po prostu model językowy. I dlatego z takim przekonaniem wypowiada się, no bo takie zdania, takie słowa brzmią po prostu dobrze i są poparte jego studiowaniem wielu, wielu tekstów, na których był uczony wcześniej. Natomiast nie mają nic wspólnego z rzeczywistością i tego typu przekonania wyrażane przez sztuczną inteligencję mają nawet fachową taką nazwę. Mówi się, że sztuczna inteligencja halucynuje. Tak samo jak w wypadku ludzi, którzy widzą coś, czego fizycznie nie ma. Inny przykład. Poprosiłem o tytuł SEO i otrzymałem tytuł Jak opiekować się żółwiem? Najlepsze sposoby na zapewnienie Twojemu pupilowi odpowiedniego środowiska i zdrowia. Tytuł miał 112 znaków. Tymczasem Google na prezentowanie tytułów stron przewiduje niespełna 600 pikseli, a to z kolei oznacza, że możesz używać tytułów, które mają 60, 70, no może 75 znaków, ale na pewno nie 112, ponieważ się zwyczajnie po ludzku nie zmieszczą. Dlatego tego typu tytuł, no niestety, nie może być zarekomendowany jako dobry tytuł pod kątem SEO. Spróbowałem zanurzyć się w hasztagi zaproponowane przez sztuczną inteligencję. Jak pamiętacie, pokazywałem post i tam wykazywałem, że ma on również pewne hasztagi. Było ich 11, czyli całkiem dużo, jak na to, że na przykład Instagram bierze pod uwagę głównie 5 pierwszych. Ale z tych 11, to raptem 3 były sensowne, jeśli chodzi o wolumen postów.
weterynarz, higiena i karmienie. No ale umówmy się, hashtag karmienie czy hashtag higiena prawdopodobnie nie będą miały zbyt wiele wspólnej tematyki z żółwiami. Powiedziałbym, że najbliżej tematycznie był weterynarz, czyli jeden hashtag z 11 zaproponowanych. Wymyśliłem sobie innego klienta, który składa reklamację z powodu tego, że żółw nie podaje łapy. I okazuje się, że sztuczna inteligencja potraktowała tą sprawę zupełnie serio, odpisując, że zachowanie żółwi jest uzależnione od wielu czynników, w tym wieku, płci, gatunku czy indywidualnej natury. Niektóre żółwie mogą być przyjazne i łagodne, podczas gdy inne nieufne i skryte. W przypadku państwa żółwia jego zachowanie może wynikać z faktu, że jest on młodym osobnikiem i potrzebuje więcej czasu, żeby zaakceptować swojego opiekuna. No cóż, życzę powodzenia każdemu, kto będzie chciał ten czas swojemu żółwiowi zaoferować. Pokazywałem Wam także zdjęcia ekspedycji w żółtych kombinezonach. To było zdjęcie, które zamówiłem w serwisie Midjourney, a tutaj chciałbym zwrócić uwagę na to, że część zdjęć, część grafiki generowanej przez te generatywne systemy AI zawiera krzyże ze znakami wodnymi. Nie oznacza to, że zostały one wprost ukradzione ze stoków ze zdjęciami, ale oznacza to, że w procesie uczenia widziały bardzo dużo zdjęć, które takie krzyże i takie znaki wodne zawierają. My ludzie tak samo, gdyby od początku nam pokazywać zdjęcia ze znakiem wodnym, wierzylibyśmy, że każde zdjęcie taki znak wodny powinno posiadać. Więc to jest przykład na to, że na dzisiaj tego typu systemy wciąż jeszcze nie pozostają w pełni doskonale. A więc czy AI to naprawdę samo dobro? Pozostają jeszcze liczne zagadnienia moralne, jak na przykład wykorzystywanie czyjegoś wizerunku. Mamy tutaj, a propos moralności, bardzo ciekawe kadr nawiązujący do filmu Breaking Bad o nauczycielu chemii, który produkował narkotyki, tak, czyli to myślę, że większość z Was miała szansę oglądać ten serial. Jeżeli nie, to osobiście go polecam. Natomiast no, rodzi się pytanie, czy producenci tego serialu naprawdę chcieliby, żebyśmy tak łatwo wykorzystywali postacie, które zostały tam nakreślone. A co ze Star Trooperem, który czyta sobie żółtą książkę? Czy Disney naprawdę życzyłby sobie, żebyśmy tak łatwo operowali postaciami z Gwiezdnych Wojen? Myślę, że pod kątem moralnym wciąż jeszcze przed nami dużo do dopracowania. Przed nami jako ludzkością. A co ze wszystkimi artystami, grafikami, wideografami, autorami treści pisemnych, którzy w żaden sposób nie zgadzali się na to, żeby ich twórczość była wykorzystywana do nauczania sieci neuronowych, tych generatywnych sieci neuronowych. Wydaje się, że pod kątem prawnym oraz pod kątem moralnym przed nami ludźmi jest jeszcze niezłe wyzwanie. Tak jakby technologia znacznie wyprzedziła dziś prawo, a nawet moralność. Na zakończenie chciałbym zwrócić uwagę, że żaden żółw nie ucierpiał w czasie przygotowania tej prezentacji. Jeżeli ten materiał wydaje Ci się interesujący, to zapraszam Cię na cyberfolks.pl/AI/, gdzie znajdziesz jeszcze więcej informacji na temat wykorzystania sztucznej inteligencji w e-commerce. A jeżeli masz ochotę być na bieżąco z tego rodzaju zagadnieniami, zapraszam również do podążania za mną na LinkedInie, ponieważ często publikuję na temat właśnie sztucznej inteligencji, na temat e-commerce i szeroko rozumianego marketingu cyfrowego. A Tobie dziękuję już za uwagę. Zapraszam do komentowania, jeżeli ten materiał był dla Ciebie istotny, jeżeli zainspirował Cię do czegoś, jeżeli pokazał Ci jakieś aspekty sztucznej inteligencji, z których być może dotąd nie zdawałaś bądź nie zdawałeś sobie sprawy. Napisz proszę o tym w komentarzu, daj łapkę w górę, subskrypcja, dzwoneczek, wiesz co robić. Dzięki wielkie, a nasze materiały, pamiętaj, są po prostu napędzane Twoimi reakcjami. Do zobaczenia w kolejnych materiałach o cyberfolks.pl.